Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawku, to jest kariera menadżera Everton Roberto Martinez. Jak widzicie, mamy tutaj mecz z Arsenalem. Z tego co wiem, to trzeba kupić sobie jakiegoś bramkarza młodego. Tak więc weźmiemy się za to. Jakiegoś młodszego, tu jest jakiś Asenio. Ten jest za stary, za stary. De Gea, ale on będzie drogi, więc nie bardzo. Bernard Leno. Leno by mógł przejść. I Wojciech Szczęsny jest jeszcze. Szczęsny chyba nie chciał przejść ostatnio. Tak więc postaramy się o... Bernard Leno. No i przejdziemy do spotkania, bo po tym spotkaniu mamy koniec okienka transferowego. Tak więc przechodzimy tym razem mecz z Arsenalem. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, to od razu muszę zaznaczyć. Więc przechodzimy do meczu. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na ligowe spotkanie. Wydawało się, że przejęli... Przy piłce Eto. Oczywiście zapomniałem zmienić komentatora, jak zwykle. A przy piłce Eto, pierwsza akcja, 1-0. Osman strzela z główki po dośrodkowaniu Samuela Eto. Oczywiście w następnym spotkaniu już komentator będzie zmieniony na ligi, z ligi angielskiej, czyli Alan Smith i... A nie wiem, kto tam jeszcze komentuje. Martin Tyler. O, tak. Mamy 1-0. Kolejna akcja naszego zespołu. Samuel Eto. Eto! Co zrobi z piłką? Drybluje, wbiega w pole. Ajajaj, Szczęsny tutaj łapie. Niestety. Ale już tutaj zabrał ładnie Barry i został sfaulowany. Mamy rzut wolny. Ładna wrzutka do Samuela Eto, niestety Szczęsny wybija na rzut rożny. Kolejna głupia strata Arsenalu, tymczasem Lukaku i broni to Szczęsny. A szkoda. Tymczasem przy piłce Miralas, wchodzi w pole, czy będzie 2-0? Aj, wybił z linii nam tutaj obrońca. No niestety, ależ ładna akcja Miralasa. No i koniec pierwszej połowy. Jak na razie prowadzimy 1-0. Bardzo dobrze atakujemy tutaj przeciwników. Zero strzałów jak na razie Arsenal, ale posiadanie piłki ma znacznie lepsze. No i zobaczymy, zapraszam was na drugą połowę. Dobrze dograł. Tymczasem podanie od Pienara, znaczy dośrodkowanie i niecelnie tutaj głową uderza nasz napastnik. Pierwsza zmiana, Ezil na boisku, pojawia się za Rosickiego. Prost pod nogi przeciwnika. Teraz Dzeko miał sytuację, ale niestety Howard tutaj wybija piłkę na rzut rożny. Akcja Arsenalu i niestety tutaj tracimy bramkę w 70 minucie. Ładne dośrodkowanie i Edin Dzeko strzela nam tutaj z główki. Zobaczmy jeszcze powtórkę, jak to wszystko wyglądało. Sami spójrzmy. Aż tutaj nie wiadomo, gdzie stał Howard. Iść w ogóle za bramką. No i niestety, mamy wyrównanie w 71 minucie. Aczkolwiek będą pierwsze zmiany w naszym zespole. Pierwsza akcja Naismitha, ale ten niestety prosto w bramkarza. Kolejna sytuacja dla Evertonu. Naismith. Niestety tutaj
Obrońca wybija, ale to jeszcze nie koniec akcji. Naismith. Strzela! Ale świetnie zablokował. Czy to wykorzysta? Grę wznowią rywale. Sędzia odpisał spalonego. Złe wybicie Szczęsnego i niestety Aruna Kone to wykorzystuje. Ależ mamy gola. 2-1 dla Evertonu. Sami to spójrzmy. Ależ tu się ustawił Aruna Kone i uderzył na bramkę. Bardzo ładny gol. 82 minuta. No i koniec tego spotkania. Wygrywamy z Arsenalem Londyn 2-1 po pięknych bramkach tutaj naszego zespołu. Szybko strzelony gol pozwolił kontrolować przebieg gry. Tak, im dodał pewności siebie. Tak więc widzimy się za momencik w kolejnym meczu. Tak więc widzimy się w następnym meczu. Za momencik zagramy sobie tutaj. Najpierw zobaczymy, jak tutaj wygląda nasze zapytanie o zawodnika. Za Bernarda Leno chcę za dużo. Za dużo, dosłownie za dużo. Niestety go nie kupimy. Zobaczmy, kogo jeszcze byśmy mogli tutaj pozyskać. Może Tima Króla. On nie jest jakiś stary. Tak więc możemy go spróbować pozyskać. 26 lat w zupełności wystarczy do naszego zespołu na ławkę rezerwowych. Beto nam tutaj przyjął, ale poczekamy jeszcze na Tima Króla. Wiadomo, Król jest tylko jeden. Oferta nie do przyjęcia, 18. Niestety na 18 to nas chyba nie stać. No niestety, nie stać nas na 18, ale zrobimy alokacje budżetowe. Gdzie one tutaj są? Biuro. No i niestety tylko jeden zawodnik będzie pozyskany prawdopodobnie w tym okienku, chyba że Tim Król się nie zgodzi. Damy mu kluczowego, ponieważ będzie bronił w kilku na pewno spotkaniach. No więc zobaczmy, czy się zgodził. Tak, przychodzi do nas Tim Król. Ja się z tego bardzo cieszę. No i wystąpi w meczu pucharowym. Mecz pucharowy będzie właśnie wykonywany przez większość graczy rezerwowych, aby nie doznali żadnych kontuzji. Wiecie, ten odcinek troszeczkę się nam przedłuży. Tego nie będę pomijał, tylko z meczu będę wycinał te sytuacje najciekawsze. Dużo tutaj ten Barclay chyba kupił zawodników. No, Cavani, Benzema przyszedł do Ligi Angielskiej. Będą strzelać na pewno gole. Tak więc przechodzimy do spotkania Pucharu Capital One ze Stevenage, jakaś taka dziwna drużyna. No i zróbmy tutaj kosmetyczne zmiany. Król. Oczywiście bramkarz też musi być. Troszeczkę pozmieniamy, żeby nie było.
tutaj pozmieniajmy sobie. Tak, a na lewą wpuścimy. Tego oto zawodnika. Środek zostaje. Barego też sobie zmienimy. No i tak zostawimy na to spotkanie takich oto zawodników. Tak więc przechodzimy do spotkania pucharowego. Tak jak już mówiłem, zmieniłem komentatora, żeby było oryginalnie. Pierwsza akcja naszego zespołu i faulowany tam Kone, ale niestety nie ma faulu. Tymczasem przy piłce Barclay uderza na bramkę i niestety obok. A szkoda, mieliśmy ciekawą sytuację podbramkową. Tymczasem akcja naszego zespołu, ładne podanie do Kone i mamy 1-0. Ależ ładna sytuacja w 17 minucie strzelcem bramki Haruna Kone. Ładne podanie i obrońcy tutaj nie mieli szans. Tymczasem Atsu, podanie do Haruna Kone. Haruna Kone przedziera się w pole karne. Haruna Kone i mamy 2-0 w 30 minucie. Ależ nam się mecz tutaj rozkręcił. Ładne podanie prostopadłe, ten wchodzi w pole, mija dwóch obrońców i strzela gola. O to właśnie chodziło. Tymczasem złe wybicie, prosto pod nogi Rossa Barclaya. Ross Barclay! Uderzenie i broni bramkarz. Kolejna sytuacja. Ładne podanie Haruna Kone, ale troszeczkę za mocno chciał podać do Rossa Barclaya. No i koniec pierwszej połowy. Jak widzicie, mecz idzie po mojej myśli. Mamy 2-0 po dwóch pięknych bramkach Haruna Kone. Oczywiście tutaj wszystkie wyniki meczy. Pucharze Capital One. Posiadanie po mojej stronie, strzały po mojej stronie. Tak więc przechodzimy do drugiej połowy tego spotkania. Pierwsza zmiana w drużynie gospodarzy. Kolejna akcja, Haruna Kone przedziera się przez obrońców, mamy 3-0. Ależ ten zawodnik dzisiaj nam gra, hat-trick. Ależ się tam przedarł przez wszystkich obrońców, sami to zobaczcie. Coś niesamowitego i uderza leciutko piłkę do bramki. 3 gole już w pucharze Capital One, tak więc bardzo dobry wynik tego zawodnika. Kolejna akcja, tym razem obrońca zawalił. Haruna Kone! 4-0! Ależ tutaj rozbita drużyna gospodarzy. Coś niesamowitego. 4 bramki w jednym meczu tego zawodnika. To jest dopiero coś. Tym razem Ross Barclay wchodzi w pole karne rywala. Ross Barclay drybluje, przychodzi wszystkich. Podanie do tyłu do McCarthy'ego i ten podwyższa wynik na 5-0. Rozbita tutaj obrona i bramkarz drużyny przeciwnej. Ależ mamy tutaj grat goli. No niestety za słaba drużyna na mój team. Jak mamy już 5-0, 73 minuta. Tak więc jest dobrze. Kolejny błąd w obronie. Haruna Kone! Aj, stracił piłkę niestety. Barclay, podanie do Kone.
Podanie do tyłu do Gibsona. Gibson! Co zrobi z piłką? Czy będzie uderzał? Jeszcze Ross Barkley! Barkley, uderzenie z dystansu, ale niecelne. Ponad bramką. Jeszcze przy piłce Aruna Kone. Jest w polu karnym rywala. Aruna Kone. Kone i niestety. Zła wrzutka, ale mamy rzut rożny. Jeszcze Atsu, może ten zawodnik strzeli jeszcze jednego gola. A i niestety, zablokowany. No i mamy koniec tego spotkania. Dużo bramek, grat goli. Tak więc to by było chyba na tyle, na ten odcinek z karierą menadżera Evertonem. Jak widzicie, posiadanie piłki po mojej stronie, bramki to samo, strzały to samo. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę, bo to naprawdę bardzo pomaga, oraz komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Tak więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Strzałeczka!